profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Oczywiście tu z poprzednikiem rozmawialiśmy o polityce, no bo o czym w dzisiejszych czasach, te kilka dni po wyborach. Proszę powiedzieć, jak pan widzi obecną scenę polityczną? Ta opozycja, która no cały czas... nie wygrała wyborów, ale będzie rządzić. Partia rządząca, która wygrała wybory, ale rządzić nie będzie. Jak będzie wyglądało przekazanie władzy w tym kraju? Czy to wszystko będzie bezkolizyjne? No jest takie określenie w sporcie, gra na czas i bardzo wyraźnie obóz rządzący będzie do tego dążył. Choć zarazem, jeśli przyjrzymy się uważniej działaniom Prawa i Sprawiedliwości od, śmiem twierdzić, kilkunastu miesięcy od późnego lata 2022 roku, to widać było tam początki myślenia w kategoriach możliwości utraty władzy w kolejnych wyborach, chociażby lansowanie ministra Błaszczaka, co ipso facto było pewnego rodzaju kontrą wobec premiera Morawieckiego i ewentualnej roli Mateusza Morawieckiego jako prezesa PiS-u czy kandydata na prezydenta. Natomiast mimo wszystko, biorąc pod uwagę wszelkie ułomności naszej demokracji, to jednakowo przekazywanie władzy odbywało się bez większych zgrzytów, bez względu na to, kto rządził. Być może aferę Olina moglibyśmy tylko traktować jako pewnego rodzaju wyjątek. Czyli tutaj tylko gra, to co obserwujemy, to jest tylko gra na czas? Wszystko tak będzie zrobione jak należy, ale w ostatniej chwili? Polityka jest sztuką czynienia rzeczy możliwych, a nie rzeczy niemożliwych. Wszystko zależy od szeroko pojętej siły politycznej danego podmiotu, a Prawo i Sprawiedliwość bardzo słabo. Nie dlatego, że wynik wyborczy sam w sobie był bardzo zły, bo mimo wszystko, biorąc pod uwagę... No ale przy tej sile... Tak, przy tej sile propagandy. Opozycji warto także zwrócić uwagę na epizody tej kampanii z ostatnich jej tygodni, aferę wizową i nader wszystko podanie się do dymisji przez bardzo ważnych oficerów Wojska Polskiego. To był istotny sygnał ze strony aparatu państwowego, pokazujący skalę napięć wewnątrz. I to też utrudnia Prawu i Sprawiedliwości jakiekolwiek możliwości działania po próby wykorzystywania czynnika biurokratycznego, różnych możliwości ewentualnie prawnych, jeśli chodzi o opóźnianie. Więc no, Prawo i Sprawiedliwość, nawet gdyby jakieś intencje pojawiły się, nie ma żadnej możliwości politycznego manewru, może tylko grać na czas, co oczywiście gdzieś tam w dalszej kolejności wiąże się z w zasadzie niemal zerową zdolnością koalicyjną PiS-u jako partii. A proszę powiedzieć, zachowanie prezydenta, bo przepraszam, że to powiem, ale żyjemy w czasach internetu, gdzie mem bardzo często podsumowuje różne sytuacje i tutaj jest trochę memów. Proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji jest teraz nasz prezydent Duda? Co może zyskać, a co może stracić ewentualnymi swoimi zachowaniami? Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało od poprzednich wyborów wiele osób z pokolenia 50-60, dlatego że obawiały się podniesienia wieku emerytalnego. No i mówiąc w skrócie, można by to zastosować do Andrzeja Dudy. Jest politykiem, który musi się obawiać skutków szybszego przejścia na polityczną emeryturę. Upodobnił się do istotnej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I działania Andrzeja Dudy jako polityka w olbrzymim stopniu są determinowane właśnie owym problemem. A drogi przed sobą Andrzej Duda ma dwie. Jedna, mniej realna, wiąże się z przestrzenią międzynarodową, choć oczywiście jest to droga zapewne bardziej kusząca dla każdego polityka. No, ale jego pozycja z całą pewnością nie jest porównywalna, powiedzmy, z Lechem Wałęsą czy Aleksandrem Kwaśniewskim, którzy w jakimś sensie absencję w polityce wewnątrzkrajowej zrekompensowali sobie obecnością w przestrzeni międzynarodowej w takiej czy innej formie. Jeśli Andrzej Duda liczyłby na to, że uda mu się gdziekolwiek zakorzenić w przestrzeni międzynarodowej, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że niezbędne mu będzie poparcie polskiego rządu, kto by nie rządził w danym momencie, a także przychylność kluczowych partnerów międzynarodowych, to znaczy Stanów Zjednoczonych oraz państw unijnych, szczególnie głównych państw unijnych, a nie sądzę, żeby medialny spektakl pod tytułem powierzenie władzy partii, która na pewno nie stworzy rządu, wzmocnił pozycję. No i druga droga Andrzeja Dudy, droga wewnątrzkrajowa,
zwłaszcza wobec ograniczonych szans na awanse międzynarodowe, wiązałaby się z podtrzymywaniem relacji z Prawem i Sprawiedliwością. Być może w przyszłości zostanie na przykład senatorem czy europosłem z ramienia PiS-u, co oczywiście byłoby precedensem w polskiej polityce. No i jeśli zobaczymy próby opóźniania stworzenia rządu przez trzy koalicje opozycyjne, to znaczy, że obecna głowa państwa zdecydowała się na tę drugą opcję. W najlepszym razie wejście do jakoś tam pojętej polityki, w mniej udanej zostanie prawicowym publicystą. No gdyby nie udało się zostać politykiem, prawda, to zawsze można zostać prawicowym publicystą. Tak. Proszę powiedzieć, opozycja, bo no, jakby wszyscy, którzy głosowali na opozycję, te tłumy, bo ta frekwencja jest niewiarygodna, tak? Do tej pory, z kim nie rozmawiam, to każdy podkreśla to, że robi to w dalszym ciągu na nim wrażenie, że tak tłumnie wyszliśmy z domów. Polacy zagłosowali tak, że chcą, aby opozycja rządziła dzisiaj, ale już wczoraj zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej jakieś zgrzyty i różnego rodzaju wymiany zdań, które no, później przez media są nazywane kłótnią, awanturami. Czy uważa pan, bo PiS to od razu wykorzystuje takie sytuacje, czy uważa pan, że opozycja bezszelestnie i gładko i łagodnie podzieli władzę i uda jej się w dłuższym czasie, bo to chodzi też o długoterminowość, zachować taki poziom rozmowy i taki poziom dogadania, że my będziemy jako obywatele czuli się bezpiecznie? Nie ma lepszego spoiwa w życiu społecznym niż wspólnota władzy. I nie ma w tym niczego złego, bo to wszak startuje się w wyborach. Więc nie sądzę, żeby strategiczne problemy mogły pojawić się szybko. Oczywiście pomijam jakieś katastroficzne scenariusze związane ze światowym kryzysem gospodarczym. Wszak wszystko... Wszystko może się wydarzyć, tak? Tak, jest palcem na wodzie pisane, tak naprawdę, jeśli chodzi o światowy rynek. Natomiast gdyby wszystko miało toczyć się podobnymi kolejnami, jak przez ostatnią dekadę, to nie sądzę, żeby te problemy były wielkie. Po pierwsze dlatego, że pomiędzy dwoma głównymi podmiotami nowej koalicji rządzącej nie ma strategicznych różnic programowych. Jeśli przed wyborami można było się zastanawiać, na czym polegają ryzyka trzeciej drogi jako formacji, to między innymi na tym, że ona niezbyt różniła się od Platformy. Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma należały do tej samej międzynarodówki Europejskiej Partii Ludowej. Współrządziły względnie zgodnie przez długi czas. Ruch Szymona Hołowni podryfował w stronę liberalną. No a w Polsce w zbiorowej świadomości Platforma jest utożsamiana z liberalizmem. Jak przeczytać uważnie deklaracje programowe, wypowiedzi polityków, to naprawdę trudno byłoby znaleźć jakościowe różnice, jeśli chodzi o najważniejsze kierunki polityki państwa. Lewica odróżnia się wyraźnie programowo i w kwestiach społeczno-gospodarczych. Światopoglądowych. A jeśli chodzi o relacje z PSL-em, to trochę też światopoglądowo, choć warto zauważyć, że ludowcy tak naprawdę w latach 90. i potem nigdy nie ogłaszali dyscypliny tego typu głosowaniach na sali sejmowej, a przecież jedną z symbolicznych postaci dla Ruchu Ludowego był wtedy marszałek Mikołaj Kosakiewicz, on bardzo takich liberalno-lewicowych poglądów, jeśli chodzi o nasze konflikty kulturowe. Tym niemniej pozycję lewicy w olbrzymim stopniu będzie określać dystans jej wyniku pozostałych dwóch komitetów, więc lewica zapewne będzie miała strategiczne weto tylko w niektórych obszarach funkcjonowania państwa. Wreszcie także świadomość różnego rodzaju ograniczeń, na przykład ograniczeń budżetowych, będzie spajała tę koalicję. Myślę, że problemy mogły zacząć by się na serio dopiero przy okazji wyborów prezydenckich, dlatego że zapewne wszystkie podmioty będą chciały mieć, tak, a może i cztery nawet w koalicji, swojego kandydata. Tak, chciałbym swojego kandydata, no ale to jeszcze powiedzmy, że dałoby się radę ograniczyć poprzez jakąś formę, powiedziałbym, politycznego modus vivendi w kuluarach. Problem będzie polegał na tym, że po części kandydaci, być może kandydatki,
rywalizować zostaną zmuszeni o podobnych wyborców. A między innymi dlatego Platforma i PSL tak długo zgodnie współrządziły, że wówczas jeszcze nie konkurowały o tego samego wyborcę. Ludowcy byli bardziej skoncentrowani na obszarach wiejskich, rolniczych i tak dalej. Teraz to wszystko się pozmieniało. Elektorat ludowców i Szymona Hołowni jest bardzo eklektyczny, obejmuje wielu dawnych zwolenników Platformy, która zresztą sama w ostatnich dniach kampanii zabiegała o to, żeby jej zwolennicy głosowali na trzecią drogę. Wówczas, gdyby jeszcze towarzyszyły temu kryzysowe zjawiska gospodarcze w obliczu kampanii, mogę sobie wyobrazić jakieś konflikty. Poza tym pamiętajmy, że polityka jest wielkim spektaklem, a w sprofesjonalizowanej polityce czołowe partie wiedzą, o kogo, w jaki sposób mają zabiegać. Więc nie dziwmy się temu, że od czasu do czasu zobaczymy medialny spektakl pod tytułem rywalizacja wewnątrz koalicji, ponieważ różne partie, różne frakcje będą chciały utrzymać przy sobie często odległych od siebie wyborców. No bo skoro ci wyborcy są tak liczni, to znaczy również, że są bardzo różni. To nie są tylko mityczni reprezentanci wielkomiejskiej klasy średniej, którzy oczywiście stanowili trzonę elektoratu, których mobilizacja była absolutna niemalże. Ale na partie opozycyjne głosują też mieszkańcy mniej konserwatywnych, słabiej zurbanizowanych regionów Polski, na przykład ziem odzyskanych bardzo licznie. To są też mniejszości wyznaniowe, zarówno mniejszość protestancka, też żyjąca raczej poza głównymi miastami, no jak i mniejszość prawosławna na południu województwa podlaskiego, która na pewno nie zalicza się bynajmniej do wielkomiejskiej klasy średniej, jak gdzie Szymon Hołownia, niegdyś Lewica mieli bardzo dobre wyniki i tak dalej, i tak dalej, więc... Proszę powiedzieć tak, wybiegając trochę w przyszłość, kogo pan widzi na tych głównych stołkach? Mówię tutaj, premierem zostanie Donald Tusk? Tak, no to chyba nie ulega jeszcze... Marszałek Sejmu, marszałek Senatu? No myślę, że to będzie symetryczne z podziałem ról, powiedziałbym, w symbolicznym prezydium Rady Ministrów. A, to znaczy marszałkowie, wicepremierzy. Bilans będzie musiał się... Zgadzać, to matematyka, tak? Tak, jest nieubłagana. Zapewne targi będą dotyczyły resortów siłowych, prawda, zwłaszcza Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast najciekawsze będzie to, czy w którymś z czołowych resortów gospodarczych zobaczymy kogoś spoza grona polityków, tak jak niegdyś Jacek Rostowski się pojawił, czy Grzegorz Kołodko wcześniej, czy ten manewr zostanie politycznie powtórzony. Natomiast tak naprawdę wynik wyborów proporcją pokazał i teraz w zasadzie mamy bardziej takie negocjacje o podłożu technicznym i tak dalej. Przez pierwszy rok rząd niewiele będzie mógł zdziałać ze względu na to, że w olbrzymim stopniu dziedziczy finanse po... No tak, to tutaj słucham rozmowy z Ryszardem Petru, który, dla którego gospodarka jest dosyć istotnym elementem i mówił, że najpierw musimy zobaczyć, co tam zostaniemy, jak wygląda tak naprawdę sytuacja. A dopiero potem będziemy mogli powiedzieć, czy to, co obiecaliśmy, rzeczywiście jest w zasięgu. A te 100 dni? Obiecane 100 dni rozliczeń? Rozliczenia są możliwe, natomiast powiedziałbym, że rządzący mimo świetnego wyniku nie są omnipotentni. Mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość ma dość dużo jeszcze politycznych możliwości. Polska funkcjonuje też w przestrzeni międzynarodowej i to przestrzeni, gdzie toczą się wydarzenia dosyć szczególne w postaci wojny. Mhm. Więc myślę, że rozliczenia będą, ale bardziej segmentami cząstkowe, aniżeli generalne. Oczywiście będą jakieś symbole związane z generalnymi rozliczeniami, natomiast nie spodziewałbym się w prosty sposób wielkich. Zresztą jeśli owa koalicja, która teraz obejmie władzę, będzie realnie liczyła na triumf, pamiętajmy, że wybory samorządowe są niedługo, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że Polska bardzo się zmieniła od czasu poprzednich rządów Platformy i Ludowców i nie ma prostego powrotu do przeszłości. Pojawiły się nowe generacje Polaków, dużo sobie, jak widać, w wyniku strukturze demograficznej elektoratu obiecujące po nowych rządach i jak niegdyś hasło wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość i to będzie w większym stopniu determinowało. No tak, bo jeszcze trzeba wygrać wybory samorządowe, a potem prezydenckie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.